Hej wszystkim, jestem Bedziak i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Simsów. Tak jakby. Na samym wstępie chcę powiedzieć, że ten filmik jeden nie ma nikogo urazić, więc jeśli się uraziłem to nie miałem tego na celu. Chyba miniaturka wam podpowiada czemu to mówię. Plus sam odcinek był inspirowany odcinkiem innej youtuberki, Link do kanału będzie w opisie. Same pomysły wziąłem z jednej grupki na Facebooku. I oczywiście link do grupki też będzie w opisie. Stworzenie tego odcinka zajęło mi około tydzień, także mam nadzieję, że wam się podoba. Bez większego przedłużania zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, no i do obejrzenia tego filmiku do końca, także... Zaczynajmy, ok? Obraz z Makłowiczem i Magdą Gessler. Okej, okay, więc jeśli chcemy zrobić obraz z Robertem Makłowiczem, to musimy znaleźć jakieś dobre jego zdjęcia. Także Robert. Halo, nie umiem pisać. Makłowicz. Jedziemy i szukamy zdjęć. Eee, cudowne. Myślę, że ta bułka. Po prostu, no idealne. Zapiszemy. Kolejne zdjęcie. Tu jest cała kolekcja, <noise> To się o to prosi. Ja nie mogę. Myślę, że Makowicz z Kotkiem to też będzie fajna sprawa. Makowicz z Kotkiem. Idealne, idealniejsze Też ogólnie jeszcze prosił o obraz Magdy Gessler, także Zrobię wszystko, o idealne zdjęcie nawet rozmiarowo, świetnie Jeszcze jakieś zdjęcie samego Makłowicza by się przydało Ale to znajdę poza nagrywaniem Okej, okay, mamy tutaj zdjęcie naszego Makłowicza i w sumie jeśli Chcę żeby to był obraz to stwierdziłem, że po prostu może nauczę sobie Filtry na jego zdjęcie i teraz to będzie wyglądać więcej Tak, więc zostało to jeszcze zrobić z innymi Obrazami, ale mam też inne obrazki, na przykład Makowicz, który proponuje Ci zupę. Madzia, Madzia... A to będę musiał dopiero przerobić także Z2. Ogólnie to zdjęcie jest dość małe, więc mam nadzieję, że będzie dobrej jakościowo na obrazie. Okej, okay, przejdźmy do The Sims 4 Studio. E, content y, tylko gra wyłącznie. I tu mamy już jakieś obrazy i myślę, że może wezmę jakiś fajnie z taką ramą fajną. Zobaczymy ten obraz. O, to myślę, że ta ramka jest na bogato. Tu są chyba jeszcze... Tak, tu są inne kolory. Ktoś nie wiemczą, czemu... czy mi się wydaje, czy ta ramka jest taka. Falista? W sensie. Może? Albo nie, może mi się po prostu wydaje, ale może weźmiemy obraz złoty, tak wygląda lepiej. Tekstura i eksportujemy. I znowu się widzimy w Photoshopie. Tak wygląda tekstura tego obrazu. I chyba najprościej będzie po prostu usunąć to w środku i podmienić ten obrazek. Także, submy tu tak na szybko. Okej, okay, trochę jeszcze obrazuję więc to poprawię. Okej, okay, teraz powiem to wyglądać dobrze, tak myślę. I weźmiemy tutaj obrazek. Okej, okay, spróbujmy może makłowicza z kotkiem. Doposujmy tu tak wstępnie i zamijmy... Cudowne! Uwielbiam to. Ej, ja to uwielbiam. Jeszcze będę trochę zmniejszył to. Płacił mu twarz, tu zwężył. No cudo! Jeszcze zobaczymy, czy mogę coś tu porobić może. O, taki cień fajny, to mogę zostawić w sumie. Okej, okay, w sumie pokazałem wam jak to robię, więc może zrobię po nagrywaniu kolejne obrazki i przejdziemy już do gry. Dosłownie godzinę później. Okej, okay, jestem już w grze i stwierdziłem, że te obrazy zrobię trochę inaczej. W sensie zrobiłem z nich oddzielny plik. Także każdy obraz jest oddzielnie plus, jakby jest... oddzielnie mniejsza. Zajęło mi to więcej niż myślicie, także po prostu... Zobaczmy jak to wyszło, mam nadzieję, że wszystko jest ok, że nic się nie zepsuło, czy coś w tym stylu. Zrobiłem nawet miniaturki do tego, także ja, brawo ja. Dlaczego jest na miniaturce Robert, a... a tu jest Madzia? I tu też jest... Zepsułem... Zepsułem to! Czemu to się zepsuło? No ale wygląda nawet ładnie, nie powiecie. Jakby czemu to... Okej, okay, jest jeden swatch, ale tych obrazów powinno być jeszcze przynajmniej cztery. Nie wiem o co chodzi. Czy ja coś popsułem? pewno coś popsułem. A jeśli wezmę sobie, nie wiem, to inaczej, w sensie... Czy to jest to co myślę? No... Czemu? Zawsze mogę sobie zrobić kolekcję... ...madzi. Nie wiem co się zepsuło. Jakby... Prawdopodobnie dam wam link do pobrania, ale jak to naprawia? Zrobisz crop topa z tym cudnym zdjęciem? Okej, okay, ogólnie nawet w sumie nie wiem czy crop top tutaj w tej grze istnieje, w sensie nie pamiętam nawet zbytnio. No i znajdźmy, chyba to się takiego istniało, ale i pamiętam w sumie. Um, to jest biustonosz, um, to jest crop top, ale troszkę taki no... Bleh. Ale chyba innego tutaj nie będzie. W sumie to byłoby fajne, myślę. To. Okej, okay, mamy tutaj nasz mesz. Mesz? Nie, tak I to będę musiał usunąć. Mam nadzieję, że uda mi się to w tak za innym razem że nie będę co i O! A. Spoko. Nie roboty dla mnie. Dodajemy klauna, który jest za duży. Trzeba go troszkę zmniejszyć. No powiedzmy, że ta, ten, ten rozmiar będzie spoko. I w tym momencie mi przerwało nagrywanie, także ruchem mi w dupę. Przebiłem naszego klauna od nowa, ponieważ e, kiedy ustawałem tło, to ucinałem mu ręce. Teraz to wygląda lepiej, chociaż wciąż mu uciąłem ale on takie... E. Może być. Okej, okay, teraz będzie zabawa. Okej, okay, zobaczmy tak, jak to będzie wyglądało. <laughs> to zdjęcie sery Nie wiem czy to ma być bardziej tak, czy może się połasić o bardziej takie dopasowanie tutaj. Ty nie wiem w sumie. Bo tu jest jakby takie cieniowanie, więc to też by się tutaj przydało w sumie. Mogę w sumie spróbować to zrobić. Ale nie jestem znawcą, także <laughs> don't judge me. Znów przerwało także. Uchem mi w dupę. Te nogi wyglądają dziwnie. Zobiję chaćowania dobrze. Wygląda to nawet normalnie. W sensie. Normalnie zapiszemy to i zobaczymy. Ja to bym sobie postawiła w simowym ogródku pomnik papieża. Okej, okay, żeby nie było, ja nie obrażam tutaj e, papieża, byłego papieża. Bardzo byłego, bo on nie żyje od kilkunastu lat. Mniejsza. Żeby nie było, naprawdę. E, oczywiście też nie umiem modelować, także postaram się wykorzystać coś z y, gry. Ale serio, jeśli kogoś to urazi, to przepraszam, ale no... To było zbyt dobre, żeby tego nie zrobić. Chociaż w sumie kontrowersyjnie ja się dobrze sprzedaje, także chyba się wybije. Była taka figura, się... to... tak, to... Z to chyba z tych ogrodów? Romantyczną? Nie, nie wiem, to się zdawało mniejsza. Spróbuję z tą figurą. Postaram się jakby wkleić na to twarz... Ja na, przepraszam, naprawdę. O matko, ciekawe, czy ja to ogarnę ogólnie. Jestem ciekaw. Żeby nie było, ja tego na pewno nie będę... Upubliczniał, e, bo... Nie. Okej, okay, już mam teksturę, i wcześniej wybrałem już zdjęcie papieża tego. Tak. Ja naprawdę przepraszam katolików, nie chcę was urazić. Postaram się to wyciąć po prostu i jakby chcę tylko jego gło. Przepraszam. Jakby ja czuję, że będę smalowane na katolickich portalach. Um, wulgarny dwudziestolatek latek przerobił zdjęcie papieża na figurę do Simsów. Zobacz zdjęcia, wideo, szykujące. Skandal. Ja nie mogę być poważny, kiedy widzę to, naprawdę ja dobra. Powiedzmy, że to jest to, co... na czym mi zależało, tylko jak teraz mam jego twarz rozpaścić na to, powiedzcie mi, w sensie... Halo, nie te dwóch papierzy. Może jego twarzy nie będę ale z kształtu, chociaż chyba powinienem to zrobić. To wygląda tragicznie, co ja zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Ja Okej, okay, znowu miło cię nagrywanie, także tak na szybko, bez poznania tego w grze zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nawet nie patrzę. Co to jest? Ogólnie to nie wygląda w sumie źle. Tylko otwórz trochę zbyt w bok. Ogólnie tekstura wygląda tak. Także, przynajmniej jakoś to wpasowałem. Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Ja chyba na tym skończę, bo widać, że mój program mega mnie nie lubi, a czuję, że po tym odcinku już będę anulowany, już będę skończony w internecie, także... Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Na tym odcinkiem pracowałem dość, dość długo, bo prawie tydzień, także... Dziękuję za obejrzenie. Udostępnij filmik, jeśli ci się spodobał. Część modów będzie w opisie, taką mam nadzieję przynajmniej, do pobrania. Także dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym na moim kanale, jeśli macie jeszcze jakieś sugestie do zrobienia mundów, to piszcie w komentarzach, a kończę, cześć, na razie, papa, pa. matko jedyna jak to wygląda, ja, ja po prostu wracam do domu, elo.